Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce. Wspomnienie jak lawa gorące. Uciekam przed nimi co noc. Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas. Niczym napalm podpalam ulicę, goniąc chwilę, drapiąc okna w każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że znów cię spotkam. Pamięć nie ma granic, nie zna reguł. Słyszę cię ledwo na drugim brzegu ja. Ledwo wierny przeklinam świat, nie umiem cię znaleźć tu. Miasto ma zapach twój i twój smak. Mów, niech twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej. Okay. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Do Lublina po raz kolejny zaprowadziła mnie Beata Kozidrak, papieżyca polskiej piosenki, jak powiedziała o niej kiedyś Dorota Masłowska. Pani Beata, diwa polskiej sceny muzycznej, urodziła się w tej lubelskiej kamienicy przy ulicy Grodzkiej 36A. Biegnąc bez tchu po nowy dzień, wierząc, że kiedyś spełni się jej sen. Bo wielka kariera Bajmu zaczęła się w Lublinie w 1978 roku, zanim piechotą do lata Bajm podbił Opole, wcześniej był lubelski klub Hades. Sza, cicho sza, czas na ciszę, to już budka suflera, którą kilka lat przed Bajmem założyli w Lublinie Krzysztof Cugowski i Romuald Lipko. Tu, w mieście na wzgórzach, małym Rzymie, zakochani w Lublinie giganci polskiej sceny tworzyli swoje pierwsze przeboje. W końcu, jak głosi inny przebój, Brejdanków, to znaczy Bratanków, w kinie w Lublinie Kochaj mnie i jak w utworze Budki, memu miastu, na do widzenia, drzwi jeszcze skrzypią, zamykam nimi życia swego szmat. To już nie te drzwi. To już nie ten dom. Wciąż szukamy swoich miejsc. Daleko stąd. Dorzucam drew, bo ogień zgasł i ciągle burza trwa. Ale wiem, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Co mi, panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Znowu w drogę. W drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, choć w pamięci jest taki samotny dom, pusty dom, gdzie schroniłem się. Lublin, Grodzka 36A. Weź za rękę. Niech się spełni tamten czas. Jolka, Jolka, pamiętasz? Lato ze snu? Józek, nie daruję ci tej nocy. Może znajdziemy siebie znów? Dzięki Beacie Kozidrak znajduje na lubelskiej Starówce Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza, jednego z najważniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, który urodził się w Lublinie w 1903 roku. Tu podczas bombardowania miasta, kilkaset metrów od rodzinnego domu, 9 września 1939 roku zginął. Według Artura Sandauera w poezji pana Józefa spotyka się wielki lęk i szczęście, bo Czechowicz stworzył wiele katastroficznych utworów, w których przeczuwał zbliżającą się tragedię. Ale bliska była mu także muzyka. Dla przykładu, podpisując się inicjałem litery J, układał w kształt klucza wiolinowego. My czasami mówimy, że to takie logo, taki znak firmowy Czechowicza. Jak gdyby poeta chciał w ten sposób podkreślić, jak ważną rolę w jego twórczości odgrywa muzyka, bo rzeczywiście w jego wierszach rytm, brzmienie jest niezwykle istotne i często mówi o tym, jaki jest ten świat przedstawiony w wierszu. Na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił. Mur fal i chmur popękał w złote okienka, gwiazdy, lampy. Lublin nad Łąką przysiadł, sam był i cisza. Bohaterem poematu jest wędrowiec, który przybywa do rodzinnego miasta i kiedy czytamy poemat, możemy niemalże krok po kroku prześledzić trasę tej poetyckiej wędrówki. Warto dodać, że już od kilkudziesięciu lat odbywają się w Lublinie spacery organizowane trasą poemat o mieście Lublinie. Te spacery organizowane są przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr Ngen i one od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Bo jeśli pragnę, to będzie tak, strome schody, tabliczka na drzwiach, bo jeśli pragnę, zobaczę znów twoje oczy i uśmiech twój. Nucąc znów za Beatą Kozidrak, trafiam do zaułka Hartwigów. Na schodach słowa z wiersza W ciemności Julii Hartwig, jednej z najważniejszych polskich poetek współczesnych. I choć pani Julia od kilku lat patrzy na Lublin z góry, to tu wracają do mnie jej inne słowa. Myślimy od jutra, będziemy żyli naprawdę, a przecież to już życie i nie jeden z nas jest już martwy na dobre. W zaułku tuż obok schodów, na tej kamienicy inny wiersz Julii Hartwig, koleżanki, bo Lublin w jej poezji to wielokulturowe miasto smaków, zapachów i dźwięków. Budzi się w klasztornym hoteliku. Przez okienko szeroki widok na okolice, jest ranek. Ranek lubelski. Rozległą łąką, nie łąką, między bujnymi lipami, wydeptaną ścieżką na skróty, idą do pracy kobiety i mężczyźni. Mijają zamek i miejsce po synagodze. Potem cerkiew i targowisko. Lublin. Jeszcze nie kresy, a już kresy. A ja, mała wtedy dziewczynka, chłonąca ten świat ciemny, ruchliwy, pełen zgiełku i okrzyków w niezrozumiałym języku, które cichną nagle piątkowe wieczory. Spacerując po lubelskiej starówce, odkrywam także dom, w którym urodził się poeta Wincenty Pol, autor pieśni o ziemi naszej. Gadu, gadu, stary dziadu, bajże baju, po zwyczaju, o tym naszym polskim kraju. A w tej kamienicy przez rok mieszkał Józef Ignacy Kraszewski. Lublin często był tłem i miejscem akcji jego powieści historycznych. To już trzecie LO w Lublinie. Na ścianie wiersze Ryszarda Krynickiego i Marcina Świetlickiego. Poza Świetlikiem tu uczyły się też Beata Kozidrak, Julia Hartwig i Anna Kamieńska. Nie bez powodu Lublin zyskał nieoficjalny tytuł miasta poezji. Tu od 2008 roku odbywał się festiwal o tej samej nazwie. Tu w Izbie Pamięci Drukarstwa Polskiego powstał Dom Słów. Zaczarowane miejsce, które podkreśla znaczenie słowa, tego mówionego i drukowanego w kulturze i życiu społecznym. Dom Słów jest też miejscem, w którym tworzone są wydarzenia literackie, wydarzenia poetyckie. I te wydarzenia bardzo często wychodzą w przestrzeń miasta. Wychodzą w taki sposób, że odbywają się na zewnątrz, w przestrzeniach otwartych, w przestrzeni Lublina, ale też wiersze, fragmenty utworów literackich pojawiają się na schodach, na murach, na chodnikach. My uważamy i myślę, że wiele osób również podziela to zdanie, że Lublin jest miastem poezji. Popatrz na tych klaunów i sztuczki, jakie robią. W cyrku życia wszystko jest słodko-gorzkie, śpiewała o Lublinie sama Kate Bush. Utwór napisała jeszcze w latach 70. na potrzeby filmu Sztukmistrz z Lublina, będącego adaptacją powieści laureata Nagrody Nobla Isaaca Singera, który też rozsławił Lublin. Zamek jest jak kobieta. Prędzej czy później musi się poddać. Ale po co bawić się zamkiem, skoro można wyważyć drzwi? Wolność i powstrzymywanie się od grzechu stanowi istotę życia. Człowiek pozbawiony wolnej woli podobny jest trupowi. Śmierć to miotła, która wymiata wszelkie zło, wszelkie szaleństwo, wszelki brud. Dlatego nie ma jutra bez smutku. Cały świat to jeden wielki ból. Człowiek pozbawiony lęku byłby gorszy od zwierzęcia. Miłość to piękna rzecz. Ale za dużo miłości to niezdrowo. W sensie absolutnym wszystkie namiętności są albo całkowicie głupie, albo niezmiernie mądre. I ja tam byłem, miód, piwo piłem, bo każda stara baśń tak się przecie kończyć powinna. Powtarzam za Kraszewskim i za Czechowiczem, że gdy zejdzie się ulicą Grodzką w dół, Lublin się rozpływa w rosie porannej, w zapachu ziół, jest pięknie, co potwierdzi za chwilę mój brejdak, profesor Lechu. W końcu, jak powiedział marszałek Piłsudski, dopiero tu, w Lublinie, czuję, że jestem w Polsce. I jeszcze za jedno kocham Lublin, to a propos tego piwa. Gul, 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 wybaczcie, musiałem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie w moim pięknym Lublinie. Bardzo miło gościć w pańskim Lublinie. Jak mi przed chwilą powiedziałeś, Lublin to miasto wilgotne, czyli nie tylko w Krakowie na Brackiej pada deszcz, ale w Lublinie też niekiedy pada.
u nas pada częściej. Pierwsze moje doświadczenie, kiedy przyjechałem do Lublina, kraina deszczowców, prawda? Faktycznie niskie ciśnienie, częste opady. Kawa tutaj lepiej wchodzi. Ale jednak coś sprawiło, że zakochałeś się w tym mieście i postanowiłeś tutaj zostać. To już ponad 20 lat. Gdybyś miał odpowiedzieć na pytanie, za co kochasz, podziwiasz i lubisz po prostu to miasto, to za co? To może zabrzmi nieco banalnie, ale to jest miasto z duszą, to jest z pewnością, to jest miasto z historią. Natomiast to jest też takie dla mnie slow city. Nie każdy się z tym zgodzi, ale ja lubię w Lublinie to, że mamy tutaj taką społeczność, która się zna, rozpoznaje, chociaż jest to stosunkowo duże miasto, bo to jest prawie 400 tysięcy mieszkańców. To jest miasto w sumie dobrze zorganizowane, też od takiej strony logistycznej świetnie się tutaj czuję, tak? To jest miasto mocno zżyte z literaturą. My mamy świadomość, że to jest miasto kresowe, jesteśmy na granicach współczesnej Polski, ale przecież przed wojną to było miasto, które było w sercu Polski, prawda? To jest miasto z bardzo długą historią, również literacką. Biernat skąd? Z Lublina, prawda? Tak jest. Jan Kochanowski tutaj niedaleko wyżynął ducha. Mikołaj Rej, Szymonowic, Wincenty Pol, tutaj niedaleko mamy dworek. I cała historia, to jest ważne. Pewne strofy zżyły się z tym miastem, wrosły w to miasto. To miasto jest rozpoznawalne, chociażby przez Czechowicza, przez Julię Hartwig, ale też tak może bardziej trywialnie, prawda? To jest też niezwykle zielone miasto. To jest miasto z mieszkańcami, którzy starają się, żeby to miasto piękniało z dnia na dzień, tak? Powiem tak trochę na przekór, zacząłem tak banalnie, ale dla mnie Lublin to są też wrota na Lubelszczyznę. Ja uwielbiam zwiedzać te małe miasteczka wokół. Lubelszczyzna jest chyba cały czas mało znana. To jest dla mnie ważne, że jestem w sercu takiej zielonej przestrzeni, po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, trójkąt turystyczny, Zamość, Chełm. To są dla mnie emocjonalnie ważne miejsca. Do literatury jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o języku Lublina, tak. Lubelszczyzny. Mógłbym dzisiaj po lubelsku powiedzieć, że jesteś moim brejdakiem, bo pochodzimy z Małopolski, z tej samej pięknej, wielkiej wsi. Tak. Czy Lublin rzeczywiście ma swój język? Czy tutaj mówi się jakoś inaczej, albo kiedyś mówiło się jakoś inaczej niż w innych częściach Polski? Ja myślę, że ten język łatwiej usłyszeć właśnie gdzieś na prowincji. Zresztą tutaj się pochwalę, miałem półtora roczny taki epizod uczenia w szkole pod Lublinem i tam wyraźnie było słychać różnicę. Natomiast tutaj już mamy troszeczkę taki tygiel, prawda? Są studenci z różnych części Polski, część z nas, to właśnie tak jak ja, takie słoiki zostają tutaj, to się cały czas miesza, ludzie przyjeżdżają. Oczywiście są słowa, które są rozpoznawalne, tak? Trajtek, ciapy, to wszyscy wiedzą, ale powiem szczerze, ja tak na co dzień tych wyrazów nie słyszę. Może takie podstawowe rzeczy, jak właśnie, że raczej idę na dwór niż na pole. Tutaj u nas się mówi wielkie wsi na pole. Łatwo było się przestawić, no bo tak, jednak u siebie w Małopolsce wychodziliśmy na pole. Tutaj na dwór. Czasem ktoś się dziwnie popatrzy, kiedy mówię, że idę na pole, ale jednak jest ta świadomość, że to są wyrazy wymienne, tak? Może bardziej, jeżeli mówimy o języku, chodzi o pewien zaśpiew, pewną melodykę języka, na którą ja nie zwracałem uwagi, dopóki nie wróciłem do siebie, do nas, do domu i ktoś powiedział, że jakoś tak dziwnie mówię. To faktycznie coś zostaje. Ja jestem afonem, ja tego nie słyszę, ale łatwiej byłoby mi na to wskazać. Dla ciebie być może oczywiste wydaje się być to, że trajtek to trolejbus, przygotowałem się. Świetnie, bardzo dobrze. Brejdak to brat, tak. Czyli jesteś moim bratem brejdakiem z Małopolski. A na przykład cebularz, faktycznie je się tutaj cebularz? Je się. My często sobie kupujemy cebularz, tak? Wiemy, gdzie kupić dobre cebularze. Nie będę tutaj robił kryptoreklamy, to nie ten program, ale wiemy, gdzie nie kupować, wiemy, gdzie kupować cebularz. Spotykamy się z cebularzem w innych częściach Polski, ale to już nie jest ten cebularz. Tak? Zresztą, no dodajmy, historia cebularza jest mocno związana z żydowską historią tego miasta, prawda? Bo to była potrawa typowo żydowska. Ponieważ twoim miejscem pracy jest uczelnia, KUL, czyli tak. Katolicki Uniwersytet Lubelski, to wiem, że do swojej pracy dojeżdżasz też czasem rowerem. To znaczy, że zdarza ci się kajtnąć, tak? Tak, ale to też jest słowo, o którym wiemy, że należy tutaj do gwary. Ale czyli jednak jeździsz rowerem, po prostu. Jeżdżę rowerem, tak, nadużywam roweru, ile tylko się daje. Mamy też bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Można sobie spokojnie rower zostawić. To jest dobra forma dojeżdżania do pracy. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze, nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lampy i twoja postać, jasna postać.
taką cię znam, taką cię znam. Wspomniałeś już dzisiaj o literaturze. Rzeczywiście jest tak, że Lublin można nazwać miastem poezji. Kiedyś się tutaj odbywał taki festiwal. Wspomniałeś tak. I o Czechowiczu, i o Julii Hartwig. My, poloniści, wiemy, kim te postaci były, kim ci poeci byli, ale gdybyś mógł przekonać albo spróbował przekonać innych Polaków do tego, że warto sięgnąć do tej poezji, to dlaczego? Najpierw trzeba by było ich przekonać w ogóle do poezji, prawda? Ale tak, ja myślę, że zwłaszcza jeżeli chodzi o Czechowicza, bo chyba ta świadomość, że Czechowicz jest tym najważniejszym lubelskim poetą, jest większa niż na przykład znajomość Julii Hartwig, prawda? Mm-hmm. To jest to, że z jednej strony Czechowicz jest bardzo awangardowy, to jest jasne, jest bardzo taki nadrealistyczny, poetyka snów, poetyka oniryczna, to są takie bardzo szkolne etykietki, ale na tym poprzestańmy. A z drugiej strony u Czechowicza w jego poezji mieści się takie doświadczenie pewnej niewyrażalności, które jest jednak bliskie nie każdy się rodzi do poezji, tak? Ale wielu z nas odnajduje się w poezji Czechowicza, w tej takiej pamięci zakorzenionej w tym, co związane z dzieciństwem, z zapachami, z dotykiem. Taka, bardzo lubię to słowo, heptyczność świata, prawda? Świat w poezji Czechowicza staje się taki bliski na wyciągnięcie ręki. Coś we mnie się nagle budzi, kiedy czytam te wiersze i nie potrzebuję do tego wiedzy akademickiej, a nawet czasami przeszkadza, bo wiedza akademicka powinna nas podprowadzać pod pewien odbiór, ale nie powinna go zastępować, no. Ale jednak chyba bardziej do poezji może zachęcić nas twórczość Czechowicza niż twórczość Biernata z Lublina, która jest jednak trudna, prawda? Tak. Dawna. Język byłby przeszkodą, chociaż ja ostatnio zaczytuję się i w Biernacie, i w Mikołaju Reju ostatnio, i w Łukaszu Górnickim. Tak, tęsknota za językiem, który jest nieco muzealny, ale właśnie w nim odżywa coś bardzo dawnego, to też lubię, tutaj nie ukrywam. Siedzę sama w domu, na ulicy tłum. Pomóż im, pomóż, niech spadnie z nieba złoty deszcz. O, pomóż, mój Boże, któryś Już wiem, że bliższa jest ci budka suflera od Bajmu. Znaczy, nie chciałbym tak waloryzować, że na zasadzie budka suflera, tak? A Bajm nie. Ja należę do pokolenia, które wrosło w tą muzykę. Też nigdy nie słuchałem na zasadzie, nie byłem wyznawcą, czy budki suflera, czy Bajmu. Natomiast wychowałem się w tym pokoleniu, gdzie z rana włączało się, czy Unitre, czy Diore, chyba te już nazwy mogę tutaj lokować, prawda? I po prostu, w cudzysłowie, z radia leciała, nie wiem, Złoty Pieniądz, tak, Jolka, to Biała Armia, jeżeli mówimy o Bajmie, i one się jakby zżyły z tą pamięcią dzieciństwa. A z drugiej strony, kiedy tutaj przyjechałem, świadomość, że mijamy się dosłownie na ulicy z piosenkarzami, właśnie z wykonawcami, spowodowały, że sięgnąłem też do tych tekstów, no, jako literaturoznawca. To są też bardzo dobre teksty, proszę zauważyć, prawda? Za ostatni grosz, no to jest jeden z takich evergreenów, gdzie naprawdę nasze doświadczenie tych lat 80., to jest chyba 82 rok, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? To my cały czas odżywamy w tej piosence i przeżywamy tamte emocje, tak? Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat. Jaką książkę warto spakować do plecaka, przyjechać do Lublina i zakochać się w tym mieście? O, książkę, która byłaby związana z Lublinem? Na przykład. To zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale jestem trochę przygotowany. To znaczy, być może wziąłbym ze sobą Wschód Stasiuka, ponieważ ostatnio trafiłem, ale tam jest passus, dosłownie o tym miejscu, gdzie Stasiuk z rana idzie właśnie przez Bramę Grodzką w kierunku Nowej i opisuje swoje doświadczenie Lublina, prawda? Być może warto byłoby wziąć książki Marcina Wrońskiego, naszego autora kryminałów, który osadza akcję większości swoich tekstów właśnie w Lublinie i można z książkami Wrońskiego po prostu zwiedzać Lublin, tak? Być może faktycznie warto wziąć poezję Julii Hartwig, która niezależnie od tego, że dość młodo wyjechała z Lublina, ale była związana emocjonalnie z Lublinem do końca i ten Lublin po prostu tutaj istnieje. Być może warto zajrzeć do Lalki Prusa, która, jak się okazuje, niektóre miejsca, chociaż
akcja osadzona jest w Warszawie, Prus przeniósł z Lublina. Tutaj zostawiam taki smaczek, które byłyby to miejsca, tak? Można się zakochać w tym mieście, tak jak ty. Tak, tak, jest to trudna miłość, ale tak, to jest najbardziej wartościowa miłość, na którą się pracuje latami. To miasto we mnie szelestem liści, placem wolności, gdy sen się iści. Skrzypce tu moje, balet i śpiew. Dziwne, tak jak pod schodami król lew. Tutaj wiem dobrze, jak to smakuje, kiedy dziewczyna się zakochuje. Jak chce się parku, gdy kończy lekcje. Życie to matura w torebce. Jest na Starówce gdzieś tajemnica. Ta tajemnica to kamienica. Praca, szacunek dziecka, rodzica, ta kamienica ma kamienica. Więc jeśli dobry los chcesz wywróżyć, spróbuj się mą kamienicą posłużyć. Gdy ją odszukasz między wieżami, na świat się otwórz, też jej oknami.